Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Zgodnie z obietnicą porozmawiamy dzisiaj o błędach rowerzystów. Na rozgrzewkę list od pana Arkadiusza, który pyta, czy rowerzysta jest zobowiązany do korzystania z drogi dla rowerów, jeśli jest ona po lewej stronie drogi, ale zgodna z jego kierunkiem ruchu. Oczywiście tak, odpowiem tutaj jednoznacznie, jest zobowiązany. Artykuł 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym w swojej nowej wersji mówi to jednoznacznie. I nie próbujcie, szanowni rowerzyści, relatywizować, szukać jakiegoś odniesienia do konwencji wiedeńskiej, że u nas nie jest powiedziane, co to jest kierunek, a z konwencji wiedeńskiej wynika zupełnie źle przeczytana konwencja wiedeńska. A dodatkowo pamiętajcie państwo, że konwencja wejdzie wtedy, jeżeli nasze przepisy czegoś nie uregulowały, albo jeżeli jesteśmy niezgodni z konwencją, no to można by powiedzieć, tak nie może nasz przepis brzmieć. Nasz przepis jest zgodny z konwencją, reguluje i reguluje to w ten sposób, nie sprzeczny z konwencją. Czyli szukamy drogi rowerowej na kierunku, w którym się poruszamy. Mamy taki obowiązek, to może być nawet droga dla rowerów i pieszych. I mamy obowiązek tą drogą się poruszać. Cały temat wynikł z ulicy Mogilskiej, gdzie napiętnowałem panią, która jechała ulicą Mogilską. Ja nie twierdzę, że ona miała złe intencje. Może nawet akurat w tym przypadku nie było to jakieś takie skrajne wykroczenie przeciwko przepisom. Tym bardziej, że ona później kiedyś tam zjechała z tej drogi. Ale oczywiście popełniła błąd. Bezwzględnie popełniła błąd, ponieważ po drugiej stronie jest cała infrastruktura rowerowa. Już wjazd na tą jezdnię ulicy Mogilskiej był wątpliwy. Proszę bardzo, żebyście, szanowni rowerzyści, korzystali z infrastruktury, która została dla was przygotowana, a nie jeździli na zasadzie tędy mi bliżej, a jakoś się wytłumaczę. To źle. No właśnie, w tej sprawie pisze do nas pan Jakub. Zauważa, że dla rowerzysty jadącego od ulicy Przy Rondzie albo od Alei Powstania Warszawskiego nie ma żadnego śladu oznakowania ani informacji, że droga dla rowerów znajduje się po lewej stronie ulicy Mogilskiej. Czyli wyżej wspomniana rowerzystka mogła po prostu nie wiedzieć, że tam jest droga. No może mogła. Przecież ja nie posądzam akurat tej konkretnej rowerzystki o całkowitą złą wolę. Ja posądzam rowerzystów in gremio, w większości, bo nie wszystkich, niestety o złą wolę albo brak dobrej woli. O chęć pojechania najkrótszą drogą bez zastanawiania się nad tym, które dla nich ciągi są przygotowane, którymi ulicami, nawet tam, gdzie ciągi rowerowe nie są jeszcze przygotowane, będzie im bezpiecznie dojechać do celu. I o to mi chodzi, żeby pokazując na przykładach, tych złych przykładach, żeby wymóc tę chęć znalezienia bezpiecznej drogi. Swoją drogą prosiliśmy, żeby pojawiły się w Krakowie drogowskazy do tych właśnie przygotowanych już ciągów rowerowych. Mam nadzieję, że one niebawem się pojawią. Natomiast a contrario pokażę film, kiedy naprawdę trudno się pomylić, kiedy jedziemy wzdłuż drogi rowerowej, obok ta droga przebiega, rowerzysta jedzie jezdnią, czyli kompletnie nie interesuje się niczym. Mamy list od pana Pawła, rowerzysty, który prosi, żebyśmy zmienili prowadzącego, gdyż jest on wyjątkowo dla rowerzystów niemiły. Panie Pawle, zapraszam. Zapraszam do programu o rowerach. Chciałem powiedzieć, że 600 odcinków świadczy o tym, że jestem równie niemiły dla kierowców, rowerzystów i pieszych, ale tych tylko, którzy nie przestrzegają przepisów. Dlatego, że coraz bardziej boleję nad tym nieprzestrzeganiem przepisów. Te ostatnie programy o tym świadczą. Panie Pawle, niech pan uprzejmie poogląda te wszystkie programy i zobaczy, że równo obdzielam wszystkich połajankami. Natomiast wybijają się rowerzyści w zachowaniach aroganckich, niebezpiecznych i niestety, podkreślam to z całą mocą, większość rowerzystów jeździ źle albo bardzo źle. A nieliczni jeżdżą poprawnie. Jest mi wstyd za rowerzystów, mnie jako rowerzyście, który musi
przysparzać dobrego imienia rowerzystom, starając się poprawnie jeździć, starając się pokazywać poprawną jazdę. Popatrzcie Państwo, jadę ulicą urzędniczą, usuwam się na chwilkę, żeby kierowca mógł przejechać. Oni zazwyczaj mi dziękują. Obserwuję, że kierowcy w stosunku do rowerzystów naprawdę się poprawiają. Coraz więcej kierowców dostrzega rowerzystów i stara się jechać poprawnie, w odróżnieniu od rowerzystów, którzy w ogóle się nie poprawiają. I nad tym boleję. Dlaczego nie możemy usunąć się z drogi kierowcy? Nie mamy takiego obowiązku, ale dobrze by było, skoro widzimy, że pojedzie on szybciej, a my... Staram się czasem jechać szybko takim ciągiem, ale no nie pojadę tak szybko jak samochód. Więc mam możliwość, usunę się na moment, zwolniwszy, jadę dalej. Spotykam się z miłym gestem, z miłym odebraniem jakby tego mojego zachowania. Robię to trochę pod publiczkę, żeby właśnie ocieplić wizerunek rowerzysty. Panie Pawle, niech pan łaskawie nie broni rowerzystów, a obrona ta ma na celu usprawiedliwienie ich złych zachowań, nie licząc się z innymi uczestnikami ruchu. To jest najgorsze, nie licząc się z innymi uczestnikami ruchu. I chcę w tych programach poprawić jazdę rowerzystów, bo ta ich jazda coraz gorsza. Coraz więcej wypadków. Być może związane z tym jest to, że coraz więcej rowerzystów w takim okresie, w okresie letnim mamy na drogach. Rower staje się popularny i dobrze, i niech on będzie popularny. Natomiast niech nie wzrasta wypadkowość, a wzrasta. I dlatego te moje ostre słowa są do rowerzystów kierowane. Ale ja, szanowni państwo, lubię pieszych, jestem nim, lubię rowerzystów, jestem nim i lubię kierowców. I chciałbym, żeby ta zgoda nastąpiła. Zgoda, a nie walka. Porozumienie, a nie wzajemna niechęć. A tutaj pan Kajetan z Warszawy prosi o poradę. Co ma zrobić, jeżeli pas dla rowerów się urywa i nagle jest przystanek autobusowy? To jest ulica Świętokrzyska w Warszawie. No pas dla rowerów się nie urywa, po prostu... prowadzi przez przystanek, tak się czasem zdarza i pasy dla normalnego, powszechnego, ogólnego ruchu tak prowadzą. No jeżeli będzie tam autobus, no to oczywiście będzie musiał albo poczekać, aż ten autobus odjedzie, albo ominąć autobus, zmieniając pas ruchu, no i wtedy będzie oczywiście ustępował pierwszeństwa pojazdom, które jadą pasem, na który chce wjechać. Natomiast w tym przypadku, jeżeli jest pusto, przejeżdża tym pasem i dalej ma kontynuację pasa rowerowego, proszę tamtędy spokojnie jeździć po tak zwanej żmicie przystankowej. Jeżeli stanie tam autobus, to oczywiście czekamy albo zmieniamy pas ruchu. No ale tutaj pan Kajetan się jeszcze pyta, czy ma oglądać się, czy przez przypadek autobus nie jedzie, czy go wpuścić, czy nie wpuścić? No nie, nie, bez przesady. To autobus pozwoli rowerzyście przejechać i wjedzie na przystanek, przepuściwszy rowerzystę. Chociaż znowu, gdyby było tych rowerzystów nagle 100, no to myślę, że któryś z tych rowerzystów zauważy, że autobus się wjedzie na przystanek i się zatrzyma. Ale ten pojedynczy rowerzysta zostanie przepuszczony. Proszę się nie rozglądać za siebie, bo tylko możemy się wywrócić. A co ma do powiedzenia kierowca, który źle wyprzedził rowerzystę, czyli w tym przypadku ciebie? No nic nie powiedział. Rzeczywiście tak było i tutaj kolejne świadectwo, że zwalczamy w naszym programie nieprawidłowe zachowania w stosunku do rowerzystów. Bardzo niebezpieczne, bo ten metr, minimum metr odstępu to enklawa bezpieczeństwa jadącego rowerzysty. Zostałem wyprzedzony przez dostawczy samochód w sposób, zresztą widać to z mojej kamery, absolutnie niebezpieczny. Tam nie było nawet pół metra, a jeżeli to nie więcej. Udało mi się go dogonić, bo tak wydawało mi się, że skręca. Jak skręcał, to i zatrzymał się za chwileczkę i tam była krótka rozmowa, mam nadzieję, pouczająca. Podobny film przesłał nam pan Paweł, nasz stały korespondent. Tak, tak, to widać lepiej nawet. Most i odstęp od rowerzysty tak niewielki, że aż strach pomyśleć, co by było, gdyby pan Paweł nie utrzymał się i przewrócił. Na moście wolno wyprzedzać, ale zawsze odstęp w stosunku do pojazdu jednosiadowego musi być minimum jednometrowy. No to może, żeby sprawiedliwości stało się zadość, to jeszcze malutkie połajanko dla pieszych, którzy bawią się radośnie na kładce Bernatka. No właśnie. W interesie rowerzystów pokazuje to, jak piesi, lekceważąc infrastrukturę rowerową, chodzą, spacerują, bawią się na ścieżkach rowerowych. Jak kolejne zdjęcia ślubne są wykonywane na tej części kładki Bernatka, na której tego robić nie wolno, bo to jest część rowerowa. Tam w ogóle nawet zatrzymywać się rowerzystom nie wolno, o czym też mówiliśmy. Tych zachowań przeciwko rowerzystom też w naszych programach nie pomijamy i dalej będziemy je pokazywać. Tak więc, nowożeńcy, jeżeli fotograf zaciągnie was na tę niewłaściwą część kładki Bernatka, to możecie dostać pierwszy wspólny mandat.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.